Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z gry Paint the Town Red. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, wróciliśmy do Paint the Town Red. Troszkę mnie już tutaj nie było. W ostatnim odcinku graliśmy oto na tej mapce, czyli na mapce z maja 1726 roku, czyli byliśmy piratami. Obecnie ostatnią mapką, jaka jest poza nowym trybem, czyli areną, który zostawimy sobie na kolejne odcinki, jest sandbox level, czyli no po prostu level sandboxowy, gdzie jesteśmy bogiem i możemy zrobić wszystko. W początku nie chciałem grać na tym sandboxie, bo wydawało mi się mało ciekawie, jednak wszedłem sobie dzisiaj na niego i mówię, no jest całkiem fajny. Jeżeli już nagrywamy każdą mapkę z tej gry, to czemu by nie nagrać też również i tej. Więc dzisiaj wcielimy się w rolę boga. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, jesteśmy już właśnie na tym levelu. Jak widzimy, jesteśmy w takim jakimś dziwnym miejscu, gdzie jest dużo rzeczy, dużo przycisków, dużo testowania. 0 na 100 na 100 enemies. 0 na 100 enemies spawn, czyli że zespawnowaliśmy 0 na maksymalnie możemy chyba więc 100 wrogów tutaj zespawnić. No i musimy restart level to restart. Sandbox test level more coming soon, czyli więcej przyjdzie w przyszłości. Tam są jakieś ognie, no tutaj dalej przejść nie możemy niestety. Ale no co tu się dzieje? Są tutaj różne rzeczy, mikrofon na przykład, katana boss. Ciekawi mnie. Aha, czyli to jest po prostu taki poziom, gdzie możemy sobie spawnić bossów. Po co są tutaj te... okej, okay, czyli tu możemy jakieś ulepszenia, tu jest broń? Czemu ja nigdy nie widziałem broni? Tego nie chcę. Chcę broń. Najlepsze na świecie. Wy tak teraz na serio z tą bronią? Okej, okay. One bosses. Czyli to są ci... Co to? Pszum! 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 Rozwalaj im głowę tak, że widać im samą czaszkę, a nie umierałem. Ile mam jeszcze naboi? Nie wiem, czy to gdzieś pokazuje? Chyba nie. Mogę zespawnić bronię, tak? Okej, okay, czyli dało nam randomowe bronie. Side 2. Aha, czyli tutaj nam teraz da wrogów. Woo! Już? Wszystkich? Ty chyba jeszcze żyjesz, co? No nie, dobra, jeszcze kilku ich jeszcze żyje. Czy to jest nieskończona amunicja? Chyba tak, ale no ta gra z bronią jest po prostu najlepsza na świecie. Ja cię proszę. Czy tu jest... Jest jeszcze jedna broń. Tu jest pistolet. A już, koniec. Postrzelane. No to się pobawiłem pistoletem. Dobra, co tu można zrobić? Dajcie, może można zmienić na inne bronie, żeby ten przyzwało. Można. Dobra, zobaczymy jakie bronie jeszcze nam tu przyzwało. To wszystko... Nie mówcie, że ja będę mógł użyć tej armaty. Czy wy to sobie wyobrażacie? Zespołnię wszystkich bossów, jacy są. Naciskam. Biegnę teraz tutaj na statek. Nie! Typowo, naprawdę, bardzo typowo. Dobra, robię to raz jeszcze. Spawnuję tutaj wszystkich wrogów. Czemu oni się nie ruszają? Okej. Okay. Teraz już wszyscy ruszyli na bitkę. Ja chcę tam wskoczyć. Dobra, jestem. Czy oni... No użyj się. No halo. Woo! Jeszcze raz mogę? Czy już nie? Nie wiem. Chyba już nie. No tam za dużo ich nie pozabijałem. Wielkiego spustoszenia to nie zrobiło. Czy tym statkiem można pływać? Zobaczcie. Zobaczcie, jak bardzo interesujące to by było, gdyby można było pływać. Halo! Co jest wschodzeniem po schodach? Czy tam się nie da wejść? No, da się. Ale nie mogę pływać. To smutne trochę. Ale chciałbym użyć tego na przykład raz jeszcze. Nie, już nie mogę. No nieciekawie bym powiedział. Przebiegłem po nich. Od razu dostałem milion uderzeń. Czekajcie, zespawnimy na nich bronię. Czy tam jest broń? Nie, to jest łopata.
Dobra, mniejsza. Tu jest pistolet, więc wezmę sobie pistolet, który jest, ma chyba nieskończoną amunicję, nie? Bum. Leżeć, psy. To są te wielkie typki z więzienia. Na dwa strzały pada, dobra, spoko. Albo na jeden nawet. Pamiętacie, jak tacy oni byli ciężcy? To jest takie właśnie fajna mapka, żeby sobie powspominać. Ciekawe, co się stanie, jak wystrzelę w nich to wszystko. Leżeć, psy, leżeć, leżeć. Leżeć. Wszyscy do spania. A ty co myślisz, że jesteś? Dostał 4 uderzenia. Ej, 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 ej. Kto wam pozwolił wstać? Kto pozwolił wstać? Z ziemi. Szmaty. Nie chcę ich wyzywać. Nie mam za co. I tak zginą. Czy to już wszyscy, którzy umarli? 40 ich zespawniłem. Dobra. To co? Czas... A nie. Ja chcę jeszcze raz tych pierwszych tych. Oni umrą na hita, ten umarł, ten też, ten też, ten też, ale ten chyba nie umarł. Teraz już na pewno umarł. No, więc było fajnie, ale idziemy dalej, idziemy, zobaczymy co tu można włączyć. Bokser. Więcej bokserów. Bum. No chodź, chodź, chodź. Garda śmieciu. Skąd oni biegną? Jocy, wy jesteście silni. Katanę se wezmę, z kataną nie macie szans. Bo może i macie? Dobra, nie macie. Leżeć, psy. Dobra, udało się. Udało się ich zabić. Bokserów, no, no nie są za dobrzy chyba, nie? Rękę mu odciąłem. Co tu jeszcze jest? Tutaj katana boss. Boss z kataną i ja też... Aha, to jest ten z restauracji. Znaczy jest z dyskoteki. Gdzie jest moja katana? Nożyk jakiś muszę mieć. Dobra, nożykiem będzie ciężko, ale jak mu rzucę tym w głowę, no to dalej nie umrze? Dalej nie umrze? To wezmę broń. No i co? Śmieciu. Ile ty masz życia? No, masz farta. Masz farta, wezmę sobie twoją katanę i pójdę dalej. Czy tutaj da się... da się jakoś życie wygenerować? Nie wiem. Chyba nie. Tu są kolejni bossy. Tak, tu są kolejne bossy. Co tutaj nam przyzwiesz? Takich typków śmiesznych. Śmiesznych. Pobiegam ich dookoła i będę ich tak ciął kataną. Pewnie mnie nie trafią. Nie, już mnie jeden trafił któryś. A ja mam bardzo mało życia. Okej, umarłem. No trudno. No, tak więc nie ma tutaj zbyt dużo rzeczy, ale pobawić się fajnie całkiem można. Laser Grid? To jest fajne. Czy to mnie przetnie, jak tutaj wejdę? Nie, mnie nie prze... nie ten. Ale jak na przykład sobie wroga, kilku nawet wrogów zespawnie, uderzę ich, żeby za mną biegli i przebiegnę przez to. No. No, no tutaj cwaniaki jestem. No i co teraz? No co? Śmieciu. Nie wiem czemu ich wyzywam. To jest takie ten, powolne chyba, nie? Co to jest? Weapons. Bronie. A tutaj wrogowie. Co to jest za broń? Czy to jest miecz świetlny? Czy mi się dobrze wydaje? Nie, no to jest chyba zwykła katana w takim razie, skoro ich nie rozwaliła. Pójdę z nią na bossów, zobaczymy. Jak sobie poradzi z atakiem bossów, na przykład z tym bossem, bo katana boss jest naprawdę dobry. Zobaczymy, która katana będzie lepsza. Czy moja, czy jego? Moja, zdecydowanie, ale tak czy siak nie jest to najlepsza katana w życiu, jaką widziałem. Zespawnimy sobie kolejnych tutaj bossów. I nie bossów, wszystko zespawnimy. I będziemy się tlukli. Oni ze sobą, ja z nimi razem. No i co? Ej, ale nie wszyscy na mnie, halo. To mi się podoba ten atak, taki... O, przerówka! Ale ci bossowie są ciężcy, to trzeba przyznać, pamiętacie? A nie, ty byłeś bossem na pierwszym poziomie, ty byłeś słabiutki. Dobra, czyli jednak jadki można tutaj robić dość ofensywne. Pszum! I 10 naraz pociąć.
Co z gitary próbujesz mnie? Jak ja mam taką si... katanę raczej, chciałem powiedzieć, nie sikierę. Dobra. No, więc w sumie myślałem, że dużo więcej do roboty tutaj będzie. Nie ma jakoś tutaj Jezu, ale mu ścięło głowę. Ale czuję się trochę jak taki Bóg, nie? Mogę sobie ich tworzyć, mogę ich sobie zabijać. Szkoda, że życie mi się traci, ale znaczy w sumie szkoda, nie szkoda. Czy wszystkich już tutaj zabiłem? Chyba tak. Czekajcie, damy im bronię. Dużo broni im damy. I teraz zespołnimy. Tylko bez albo z bossami. O Jezus. Dobra. Bardzo dużo ich tutaj wszystkich utworzyłem. I pobiegniemy z nimi tam. Do siatki. Brzmi jak plan. Czekajcie, najpierw ja sobie wezmę broń. Teraz pobiegniemy z nimi do siatki. Zobaczcie, jak to na odległość dobrze działa. Ma jeszcze większy rozmach. Chodźcie do siatki. Stać, bo strzelą! Nie no, spoko. Chodźcie. No i co? Który przebiegnie? Żaden nie przebiegnie. Czemu to na nich nie działa? No, ale czemu tylko na jednego? Dobra. Teraz na wszystkich podziałało. Troszkę się... aż się zlagowała gra. No i co teraz? Co uciekacie, śmiecie? Śmietniki? Najgorsze? No. Czy ty wstałeś po strzale z mojej broni, śmieciu? Aż mu głowę odskoczyło, odwaliło. Boom! Boom! Headshot! Boom! Boom! Dobra, już zespowniliśmy 100 enemisów i chyba więcej już nie możemy, co? No niestety, więcej już nie możemy, ale... Dobra, zabij mnie. Ty mnie zabij, żebym mógł sobie, wiecie... od nowa zacząć. Zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego można porobić. Już raczej nic, ale go fajnie zestrzeliłem. Spróbujemy jeszcze raz z tą armatą. Ale zrąbałem! I co teraz mam zrobić? Dobra, wskoczy do wody. To jest dobry plan. Wskoczy do wody. To jest woda z krwi. Więc ostatnia nasza zabawa dnia. Dobra, niewątpliwie ta broń to jest moja ulubiona. Niewątpliwie też zespołnimy dużo tutaj ludzi. Bardzo dużo nawet bym powiedział. Tak bardzo, bardzo dużo. Ile tylko się da. I na ostatnią zabawę użyjemy sobie naszych... Okej, 100 już, tak? Dobra, wszyscy już... Dobra, użyłem broni, teraz wszyscy wybiegają, a ja sobie wskoczę tu i jak oni wszyscy przyjdą... Czy tam się nie pobiegli? Ej, biec! Dobra, nikt nie chce biec. Laguję troszkę, tutaj proszę przyjść. Jezus, nawet nie tak troszkę. Wszyscy tutaj powiedziałem ustawić się. W kolejce. No, śmiecie tutaj. I teraz raz, dwa, trzy. No tak średnio. Dobra. Co tutaj latają? Bronie, miecze. No i co mi teraz zrobicie? Smite ready. Okej, użyjemy sobie smite'a. Czemu by nie? Nie spadaj, bronio. Postrzelamy do nich z palca. Trochę dziwnie brzmi strzelanie z palca. Tamtych postrzelamy, bo tamci oni w ogóle nic nie robią. Patrzcie, jak to fajnie takie tam jest. Tam jeden myśli, że uniknie śmierci, a tu wcale nie unikniesz śmierci. Człowieczku! Broń do ręki. Czy jeszcze czegoś użyjemy? Bum! No mało to dało. No i dobra, kończymy z nimi. I będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Nie ma tutaj zbyt dużo do roboty na tym sandboxie. Ta broń naprawdę mnie zaskoczyła. Jestem ciekaw, czy ona gdzieś była w jakimś tym. Ale jest ciężko już to chodzić, tak dużo tutaj ludzi. Jestem ciekaw właśnie, czy była... O, zabili mnie. Mniejsza. Jestem ciekaw, czy ta broń gdzieś była
w grze i na przykład ja jej nigdy nie znalazłem. Mogło tak być. W następnych odcinkach pogramy sobie arenę. Ja wiem już, o co tam chodzi mniej więcej. Wiem, że to może nawet potrwać kilka odcinków, bo pewnie chciałbym tą arenę kiedyś wygrać. Ja w tej grze jestem słaby, więc pewnie zajmie to dość długo. Mało mnie to smuci, bo naprawdę bardzo lubię tę grę i było mi smutno, że już się kończą poziomy, bo to jest ostatni poziom z tych takich, które były. Pewnie twórcy dodadzą poziomy, bo twórcy na bieżąco. Ostatnio dodali chyba tych piratów i to, więc może coś jeszcze dodadzą w przyszłości, to powrócimy. Dobra, tak więc to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja Wam się spodobałem, to zostawcie suba, czekajcie na więcej Paint the Town Red, a na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się! Pa, pa!